Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak darmo, darmo, tylko brać. Słuchajcie, jak za darmo to bierzemy. I od razu na Uplay. Jeżeli ktoś z Was ma tam konto, pewnie każdy prawie ma, jest nowa gra darmowa, czyli The Division. Kiedyś powiem szczerze, byłem na to napalony jak szczerbaty na suchary. Aktywuj produkt dalej. Natomiast The Division okazało się czymś zupełnie innym niż e, tak naprawdę sobie to wyobrażałem przed premierą, oglądając trailery. Um, okazało się niestety dosyć nudną siekaniną, um, ale jest za darmo, więc można, można sobie dodać. To pierwsza rzecz. A teraz druga rzecz. Druga to jest Hitman. I tu już trzeba mieć konto na Epic Games. Też pewnie każdy ma, bo <grymnie> niektórzy mają tylko po to, żeby darmowe gry zbierać. <krymnie> ja też już trochę tych darmowych gier nazbierałem. E eksperymentuj, baw się dobrze, w otwartym świecie i zostań super zabójcą jako agent 47. Podróżuj do egzotycznych miejsc. Eliminuj cele na bardzo różne sposoby. Kataną, kataną karabinem snajperskim, czy wybuchową piłką golfową. No cóż, jeżeli ktoś z Was lubi, pamiętam kiedyś jak Hitman wyszedł pierwszy, to był rzeczywiście szał, bo to była pierwsza tego typu gra. No może jeszcze Splinter był trochę podobny, ale to coś zupełnie, nie no, w sumie zupełnie nie ma co porównywać. No i cóż, teraz nie wiem jaka to jest w ogóle wersja Hitmana. Absolutnie. Pokaż więcej no rzeczywiście wygląda to na otwarty świat tutaj gdzieś lody Antarktydy chyba no cóż jeżeli macie ochotę to te dwie gry można to sobie dodać podobno w multiku jest fajna zabawa w The Division ale ja nigdy nie przepadałem za tym rodzajem rozgrywki także dodajcie do kont i Próbujcie, jeżeli macie ochotę. To tyle. Żegnam się z Wami, moi drodzy. Do usłyszenia.